Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na koncercie, a najpierw na projekcji filmu o Witoldzie Rowickim. Oddaję głos teraz reżyserowi filmu i producentowi filmu. Chciałbym powiedzieć tylko, że wśród współtwórców tego dzisiejszego obrazu jest również dzisiejszy bohater, bowiem część zdjęć, które ułożone zostały przez reżysera w tym filmie, zrobił sam Witold Rowicki. Ponieważ pan Rowicki sam jest niejako autorem tego filmu, oddajmy mu głos. Dziękuję Państwu. Stop. Proszę Altówki. Czekać, a zwasz zdejmij i dam następne wejście. Gra Artur Rubinstein. Dyryguje Witold Rowicki. But it is based, it's my grandfather's words and thoughts and remarks. Yes, as well. Nicely done. Proszę Państwa, jeśli pozwolicie, mamy już głównych bohaterów dzisiejszego wspaniałego koncertu. Przyszedł pan dyrektor Jacek Kasprzyk. Dokładnie 59 lat temu w tym budynku odbył się koncert, też 21 lutego, koncert, którym
Filharmonia Narodowa rozpoczęła swoje istnienie. Oczywiście w programie koncertu znalazł się również koncert skrzypcowy Szymanowskiego. Jak się Państwo domyślacie, wtedy wykonawczynią koncertu była Wanda Wiłkomirska. Jako rodzina poproszę tutaj również syna Witolda Rowickiego. Chcieliśmy tym osobom, które szczególnie się zasłużyły właśnie do popularyzacji tego wspaniałego wydarzenia, chcieliśmy się jakoś odwdzięczyć. Mamy pewną limitowaną serię medali, którą pozwolimy sobie teraz Państwu wręczyć. A chciałbym, żeby wręczał to prawnuk Witolda Rowickiego, który znowu, nomen omen, dzisiaj obchodzi swoje 10. urodziny. Podziękowaniem za udział w uświetnieniu 100. rocznicy urodzin mistrza. Dank was Sie.